piosenką Walk, czyli kurczę, a pamiętacie kiedyś jak się chodziło? 1 maja jak się wyszło na pochód, mój ojciec wracał 3 maja nieraz. Po pochodzie dopiero. To pewnie musiał te flagi gdzieś tam odnieść. Liczą, czy wszystkie wiszą dalej. Dzisiaj nasze święto narodowe, dlatego śmiejemy się z innych narodów, tak naprawdę. Bo to, nie było się nauczyć od nich. Normalnie za granicą to, że podchodzi do ciebie ktoś od ciebie, mówi hej, how are you? I'm fine, thanks. We Francji, komu są na nasze granicy? Jest wszystko ok, to jest normalne. W Polsce weź podaj do nocy osoby. Cześć, co u ciebie? Sportback,
droga, jak widać, prowadzi przez bardzo urokliwe za bardzo urokliwą Mieckę Nidziańską. Także to zobaczymy. Co zobaczymy? Jaki będzie finał dzisiejszego wyjazdu? Ten dystans udało mi się pokonać na rowerze, no tutaj nie wiem, czy jest akurat powód do wielkiej dumy. W zasadzie jest to odległość 20 km w jedną stronę, więc w jedną stronę przejazd powód to jest około 40 km. No nie jest to jakiś tam wielki wyczyn.
korytarz wojenny. Będziemy się musieli tu zatrzymać samochodem. Krakowa są jest jakieś 70 km szacunkowo. W kierunku sam domierza nie wiem.
architektury drewnianej średniowiecznej. Kościół świętego Mikołaja w Nowym Korczynie, Kościół świętego Stanisława w Nowym Korczynie, wchodzący w skład zespołu pofranciszkańskiego, powstał z fundacji Króla Bolesława Wstydliwego i świętej Kingi w roku 1257. Bardzo fajnie widoczne bucianie gniazdo. I mamy naszą przyprawę promową. Pamiętam, że właśnie tutaj się skręcało w lewo jakoś, jadąc na Kraków. Wydawało mi się, że jest trochę bliżej, no ale jakieś 2 km musiałem przedrołować. A może 2 km to przesadziłem. Pogoda dzisiaj w miarę dopisuje. Miał być nieszczególnie majówkowy, nieszczególnie ładny weekend, ale niedziela jest całkiem fajna. Sprzyja zwiedzaniu. Także nie ma co narzekać. Wały Wiślane, sama Wisła, w oddali droga na Kraków i za drzewami Nowy Korczyn.
co ciekawe, jeżeli chodzi o ten prom, to nie posiadam żadnego silnika. A to, że przepływa z jednej strony brzegu na drugie, to w zasadzie tylko kwestia samego siły nurtu rzeki, która pływając prom, no, wymusza jego przesuwanie się. No, w zasadzie ten prom jest ustawiany pod kątem do nurtu rzeki. I to wystarczy. To wystarczy do tego, żeby ten prom przepłynął z jednego miejsca na drugie i odwrotnie.